Witam Państwa serdecznie. Dzisiejsze popołudnie chciałbym Państwa zaprosić do zobaczenia trzech obrazków, trzech horrorów w polskim wydaniu TV Gorlice 24 i TV Gorlice TV. Szanowni Państwo, z zaciekawieniem oglądałem te trzy obrazki polskiej szarej rzeczywistości. Pierwszy, pokazujący atak komandosów Krzysztofa Rutkowskiego, byłego posła samoobrony, na 8 uzbrojonych ochroniarzy w zakładzie przetwórstwa w Gorlicach. Drugi to dwie części konferencji prasowej. Ponieważ jako redaktor naczelny Głosu Poszkodowanych otrzymałem pełen komplet dokumentów do skomentowania, chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić swoje wątpliwości, a też i swój stosunek do pokazanego przez trzy te telewizje obrazka. Pierwsza uwaga, która nasuwa się każdemu prawnikowi, to bezprawność działań agencji pana Rutkowskiego. Zresztą chyba medialnie nie pierwszej. Pan Rutkowski w sile 200 osób na zlecenie pana Grzegorza przy uczestnictwie 150 uzbrojonych i 50 w odwodzie dokonał brawurowego ataku na zakład ochraniany przez 8 uzbrojonych strażników. Prezentuję, co Państwo zobaczycie, dokument, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę natychmiastowej wymagalności. No, w tym momencie wykonalność została zrealizowana przez siły uzbrojonych pana Krzysztofa Rutkowskiego, agentów, również niedoszły Mi-8 helikopter miał wykonać taki atak. Tylko mi jako prawnikowi nasuwa się i chyba większości oglądających takie pytanie. Czy tego typu postanowienia zaopatrzone w klauzulę wykonują agencje detektywistyczne, militarne, uzbrojone czy nieuzbrojone? Pan Rutkowski zachował się w sposób skandalicznie bezprawny. Każdą decyzję sądu z klauzulą wykonuje w Polsce jeszcze komornik. Pan Rutkowski nie miał prawa na jakiekolwiek zlecenie udać się do tego zakładu pracy. Pan Rutkowski mógłby ewentualnie wraz z policją ochraniać komornika. Więc wszelkie zapewnienia telewizyjne o tym, że on potrafi, jaką telewizję odbijał i inne zakłady, kostki brukowe, są to działania bezprawne. Pokazywanie je medialnie winno zburzyć sumieniami przede wszystkim organów ścigania. Mam prywatną pretensję w tej chwili już do policji, o której on mówi, że był na rozmowach i uprzedzał i coś tam doniósł. Dlaczego nie zainterweniowali? Dlaczego na policji nie wiedzą, że pan Rutkowski i pan Grzegorz nie mają prawa angażowania sił uzbrojonych i czegokolwiek realizowania w majestacie prawa postanowionego przez sąd? Sąd postanowił, sąd nadał klauzulę i z tym dokumentem ewentualna strona idzie do komornika, prosząc o wprowadzenie go w stan posiadania. Więc to, co oglądamy, jest skandalicznym wybrykiem naruszającym absolutnie i burzącym porządek prawa i myślę, że dzisiejszym swoim wystąpieniem wzbudzę sumieniami wymiaru sprawiedliwości Gorlic, by stosowne postępowanie wszcząć i wobec pana Grzegorza, który podżegał, zlecał, ale też i pana Rutkowskiego, który tak ładnie chwalił się publicznie, jak on to ładnie narusza porządek prawa w Polsce i jemu niczego nie można zrobić. Drugą sprawą, którą chciałbym Państwa zainteresować, ponieważ do mnie jako redaktora i prezesa stowarzyszenia zwróciła się firma Cyplińska z pełną dokumentacją tegoż zajścia. No mam już 61 lat, 5 wnuków, 40 lat w zawodzie, czytać potrafię dokumenty i chciałbym je Państwu zaprezentować, ponieważ mój komentarz może być stronniczy, chociaż silę się na bezstronność, ponieważ po oglądnięciu tegoż programu, tych trzech części TV Gorlice 24 i TV Gorlice, no naprawdę nie sposób ukryć zburzenia i skomentować to jednym zdaniem. Zajazd na Litwę, zajazd na Ukrainie. No ale proszę Państwa, jest dzisiaj 2012 rok, jest nowy minister, nowy rząd, no mamy konstytucję, Komisję Sprawiedliwości w Sejmie, a tutaj pan Rutkowski zastępuje wszystkie organy, bierze 200 chłopa, helikopter Mi-8 i mówi, ja sobie z tym problemem poradzę. No to może na przyszłość zrezygnować w ogóle z prokuratury, z policji, a po co przecież pan Rutkowski to wszystko załatwi? Szanowni Państwo, to jest naprawdę skandal i mnie, 60-paroletniego człowieka, naprawdę wzburza
to oglądam. I to jeszcze przy udziale dziennikarze pytają, a jakie tam długi? Pan mówi 400 milionów, nikt nie kwestionuje, że 400 to mało czy dużo. Nie tylko chodzi o to, że ten obrazek świadczy, że nasze państwo jest słabe. Słabe tym, że nie potrafi wymóc przestrzegania przez siebie uchwalonego porządku prawnego. No jeśli komornik jest taka instytucja, wszyscy aż na to dobrze znamy tych panów, no to przecież on jest stroną i on powinien przyjść z właścicielem. Oczywiście miał prawo wziąć sobie tabun policjantów, a gdyby policja uznała, że nie jest w stanie sprostać 8 ochroniarzy, mogły sobie brać pana Rutkowskiego. Ale tutaj, no przecież to jest Matrix. To jest skandal. Panowie posłowie, do którego odnosi się pan Rutkowski i pan Grzegorz, senatorowie, ludzie, ci ludzie pierwsi powinni wziąć za telefon i zapytać, czy pan Rutkowski jest przy zdrowych zmysłach. Bo on podejrzewa tych ochroniarzy, że mieli karabiny i nie byli przy zdrowych zmysłach. On jest nie przy zdrowych zmysłach. Nie powinien wykonać takiego polecenia, prośby, nawet zlecenia udokumentowanego posiadaniem pieniędzy. To jest skandal, szanowni państwo. Do tego skandalu w całości serdecznie was zapraszam. Do zobaczenia tego obrazka. Dziękuję, dobranoc. W dniu 12 maja 2011 roku zawarta została warunkowa umowa sprzedaży udziałów pomiędzy cypryjską spółką Fortune Limited w Larnace, a Drogbudem, podkarpackim holdingiem budowy dróg, i panem Grzegorzem Wojtaszkiem, który również zarządzał Drogbudem. Dzisiaj Drogbud jest w upadłości. Pan Grzegorz Wojtaszek i Drogbud, sprzedający akcje i udziały, zobowiązali się do tego, że wszystkie te sprzedawane aktywa nie będą obciążone żadnymi zobowiązaniami. Umowa została zawarta z warunkiem zawieszającym w taki sposób, iż w terminie 45 dni od daty jej zawarcia nabywca, czyli Fortunel z Cypru, ma przekazać na rzecz zbywcy, czyli pana Wojtaszka i firmy Drogbud, 3 miliony akcji spółki Hudson Oil Corporation, która w tym czasie miała wejść na giełdę. Jednocześnie Fortunel zobowiązał się, że jeżeli te 3 miliony akcji będą notowane na giełdzie, to ich wartość nie będzie niższa niż 30 milionów dolarów. Oczywiście wartość ta jest uzależniona od notowania giełdowego i w przypadku, gdyby była taka sytuacja, że nie uzyskają takiej wartości, co zresztą miało miejsce, to odpowiednio duży pakiet akcji uzupełniający tę wartość do 30 milionów dolarów miał być przekazany panu Wojtaszkowi. Ponieważ Hudson Oil Corporation wszedł na giełdę, przekazanie takiej gwarancji okazało się zbyteczne. Strony umówiły się, że w 46 dniu od daty zawarcia umowy pan Wojtaszek wyda nabywcy odcinek zbiorowy akcji Glimaru, spółki akcyjnej, z informacją o tym, że Hydronaft jest właścicielem, posiadaczem tych akcji. Pan Wojtaszek miał również spowodować, iż przedłożone zostanie pisemne oświadczenie o rezygnacji wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, zarówno Hydronaftu, jak i rafinerii nafty Glimar. Takie oświadczenie nie zostało przekazane, z wyjątkiem oświadczenia pana prezesa Berdela, który złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Hydronaftu po tym, jak pan Wojtaszek pożegnał się ze wszystkimi pracownikami i przekazał informację, że transakcja doszła do skutku. Pan Wojtaszek złożył zapewnienie w tej umowie, że do czasu zamknięcia transakcji Hydronaft będzie funkcjonował tak, jakby ta umowa nie została zawarta, w normalnym trybie. To znaczy, że nie będzie zmieniana ani umowa spółki, że nie będzie podwyższany kapitał zakładowy tej spółki, że nie będzie Hydronaut zaciągał żadnych zobowiązań, ale, i to ważne, nie dokona zbycia istotnych składników majątku. Nie nabędzie i nie obejmie akcji lub udziałów spółki, ani też nie zostanie wspólnikiem prawa cywilnego innej spółki jawnej lub komandytowej. Później okazało się, że już po zawarciu tej umowy pan Wojtaszek spowodował zbycie co najmniej dwóch dużych nieruchomości, w tym na Michalusa 1 i kortów tenisowych razem z kasynem, a transakcja ta została przeprowadzona aktem notarialnym już po dacie zawarcia tej umowy. Jednocześnie zbywca
czyli Idrogbut i pan Wojtaszek, złożyli szereg zapewnień dotyczących zarówno długów, wierzytelności i wszystkich innych elementów stanowiących o tym, że ani udziały, ani akcje, ani spółka nie będzie na dzień zamknięcia transakcji obciążona żadnymi zobowiązaniami, a wszystkie dokumenty zostaną przekazane. Żaden z tych warunków nie został dotrzymany. Umowa została podpisana w obecności notariusza w Rzeszowie, to ważne, notariusza Bogdana Czerwonki, w dniu 12 maja 2011 roku. Strona cypryjska podpisała umowę 23 maja 2011 roku w Larnace. Kim są strony transakcji? Umowę podpisała Fortionel Limited z siedzibą na Cyprze, więc w Unii Europejskiej, a spółka ta jest w 100% własnością firmy notowanej na giełdzie, firmy kanadyjskiej notowanej na giełdzie we Frankfurcie, która się nazywa Hudson Oil Corporation. Fortionel Limited nabyła 100% udziałów spółki Hydronaft w Gorlicach. Udziały zostały sprzedane przez Drogbut, który był właścicielem jednego udziału Hydronaftu, i przez pana Grzegorza Wojtaszka, który był właścicielem 99 udziałów. Warunek zawieszający, 45-dniowy, liczony od daty podpisania przez pełnomocników spółki cypryjskiej przed notariuszem w Larnace, a miało to miejsce 23 maja, oznacza, że umowa weszła w życie w dniu 7 lipca. W tej dacie, 7 lipca, spółka Hudson Oil Corporation miała być notowana na giełdzie we Frankfurcie. Spółka nie weszła na giełdę w tej dacie. Spółka weszła na giełdę 27 lipca. Nie weszła dlatego, że w dacie wejścia pan Wojtaszek nie przekazał odcinka zbiorowego akcji Hudson Oil Corporation do dematerializacji do giełdy we Frankfurcie. Przekazał 3 dni później. Wojtaszek do końca, czyli do czasu wejścia na giełdę, nie kwestionował tego faktu. Spółka uzyskała odpowiednie numery rejestracyjne, symbol H8D i została zarejestrowana na giełdzie we Frankfurcie. Można o tym się dowiedzieć z jej strony internetowej, a ta strona to Hudson Oil CA, bo spółka jest kanadyjska. Spółka weszła na giełdę 27 lipca, jak pamiętamy. 28 lipca pan Grzegorz Wojtaszek otrzymał ten pakiet podstawowy 3 miliony akcji plus dodatkowo 991 tysięcy, żeby spełnić warunek 30 milionów dolarów, bo się okazało, że notowanie było niższe niż zakładane i spółka musiała wywiązać się z założenia, z którego wynikało, że ten pakiet nie może mieć wartość niższą niż 30 milionów dolarów. Pan Grzegorz Wojtaszek podpisał stosowne dokumenty i skierował je do agenta transferowego z żądaniem przekazania tego pakietu w ilości 3 991 000 akcji na swój rachunek maklerski. Dzień po wejściu na giełdę pan Wojtaszek żądał przekazania akcji Hudson Oil Corporation na swój rachunek maklerski. Jednocześnie w tym dniu nie zostały przez pana Wojtaszka zrealizowane żadne zobowiązania wynikające z umowy, którą zawarł 12 maja 2011 roku. W umowie z 12 maja zawarte zostało sformułowanie, z którego wynikało, że zbywający, czyli pan Wojtaszek i Drogbut, zobowiązują się, iż w dniu wejścia spółki Hudson Oil Corporation na giełdę przedstawione zostaną stronie nabywającej pisemne oświadczenia o rezygnacji wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej zarówno Hydronaftu, jak i Glimaru. To zobowiązanie nie zostało spełnione do dnia dzisiejszego, z wyjątkiem oświadczenia pana prezesa Berdela, który wiedząc o tym, że pan Wojtaszek zaakceptował, bo taka informacja przez pana Wojtaszka została przekazana i pracownikom, i panu Berdelowi, warunki tej transakcji, takie oświadczenie złożył. Oświadczenie złożone zostało przez pana Berdela w dniu 25 sierpnia 2011 roku i wynika z niego, że pan Berdel rezygnuje z funkcji prezesa zarządu spółki Hydronaft z dniem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmiany właścicielskiej i ujawnienia nowego wspólnika, właściciela 100% udziałów firmy Fortionel z Cypru. Wejście w życie umowy i złożenie oświadczenia przez pana Berdela spowodowało sporządzenie listy wspólników i złożenie wniosku o zmianę danych
w rejestrze KRS i czynność ta nastąpiła 29 sierpnia 2011 roku. Sąd rejestrowy KRS w Krakowie rozpoczął procedurę zmiany właściciela 100% udziałów spółki Hydronaft. Sąd KRS dokonał zmiany w dniu 23 września 2011 roku i w miejsce dotychczasowych udziałowców Drogbudu i pana Wojtaszka wpisał Fortionel jako jedynego udziałowca posiadającego 7850 udziałów spółki Hydronaft. W dniu 30 września natomiast zostały złożone stosowne dokumenty i wniosek o dokonanie zmiany na stanowisku prezesa spółki Hydronaft i wykreślono pana prezesa Berdela, a w to miejsce wpisano pana prezesa Kiełtykę. W dniu 26 września, więc w międzyczasie, okazało się, że pan Grzegorz Wojtaszek przypomniał sobie, że w dniu 10 marca darował połowę swoich udziałów w spółce Hydronaft swojemu bratu Markowi Wojtaszkowi. Okazało się, że do sądu rejestrowego właśnie w tym dniu wpłynął wniosek o zarejestrowanie faktu, że brat pana Grzegorza Wojtaszka w dniu 10 marca 2011 roku u tego samego notariusza Bogdana Czerwonki w Rzeszowie umową darowizny udziałów otrzymał połowę udziałów w spółce Hydronaft. 4800 udziałów zostało darowanych panu Markowi Wojtaszkowi. To zaś oznacza, że pan Wojtaszek 12 maja nie mógł sprzedać do spółki Fortionel 100% udziałów, bo połowa w tym czasie należała do jego brata. Umowa darowizny została sporządzona z rażącym naruszeniem prawa w sposób uniemożliwiający skuteczne jej wejście w życie, ale złożenie tego wniosku w sposób zasadniczy skomplikowało procedurę rejestrową i dosyć długo toczyło się postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Tym niemniej 29 grudnia po rozpoznaniu zażalenia pana Marka Wojtaszka Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił zażalenie na uwzględnienie jego roszczeń do połowy udziałów spółki Hydronaft. W dniu 28 września 2011 roku do tego samego notariusza pana Bogdana Czerwonki w Rzeszowie stawili się panowie Mariusz Berdel, działający jako prezes spółki Hydronaft, pomimo że złożył rezygnację 25 sierpnia. Stawili się również pan Tadeusz Ryszard Krawiec i pan Bogdan Blajda. Ci dwaj panowie zaś reprezentowali Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych to spółka, której właścicielką jest konkubina pana Grzegorza Wojtaszka, pani Bożena Szypuła. Panowie ci przedłożyli stosowne dokumenty, w tym pan Berdel przedłożył wypis z rejestru przedsiębiorców z 28 września 2011 roku. Z wypisu tego wynika, że właścicielem 100% udziałów Hydronaftu jest Fortionel. W związku z powyższym pan prezes zarządu Berdel działał w imieniu właścicieli spółki Fortionel. A ponieważ stanął do aktu notarialnego zbycia nieruchomości, więc powinien był przedstawić uchwałę zgromadzenia wspólników, którą to zgromadzenie wspólników wyrażało zgodę panu prezesowi Berdelowi na zbycie tych nieruchomości. Pan prezes Berdel przedstawił taką uchwałę zgromadzenia wspólników, ale z 20 września 2011 roku, więc uchwała ta musiała być podpisana przez kogoś innego, aniżeli pełnomocnik spółki Fortionel. W związku z powyższym notariusz nie miał prawa sporządzenia tego aktu notarialnego. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Drogbud, posiadający 460 udziałów, i pani Szypuła Bożena, posiadająca 604 udziały. 3 października pan Jacek Kiełtyka wystąpił do tego notariusza, który sporządził ten akt notarialny, pana Bogdana Czerwonki z Rzeszowa, z prośbą o poinformowanie, czy rzeczywiście w dacie
28 września sporządzony został taki akt notarialny i wyjaśnienie, dlaczego ten akt został sporządzony, pomimo iż od 23 września w KRS-ie figuruje Fortionel jako właściciel hydronaftu. Tym aktem notarialnym sprzedano 23 księgi wieczyste, którymi opisane są nieruchomości stanowiące własność hydronaftu z naniesieniami rafinerii Glimar. Okazało się, że część z tych nieruchomości jest własnością spółki Hydronaft, a część znajduje się w użytkowaniu wieczystym, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Hydronaft. To jest wykaz wszystkich ksiąg wieczystych dla tej transakcji. Zbycie nieruchomości przekracza zwykły zarząd. W związku z powyższym nawet pan Berdel, wpisany jako prezes zarządu w dalszym ciągu w KRS-ie, nie mógł dokonać tej czynności bez uchwały Zgromadzenia Wspólników. W dniu 28 września wspólnikiem jedynym w spółce Hydronaft była spółka Fortionel. Spółka Fortionel ani jej pełnomocnicy nie podjęli uchwały upoważniającej prezesa zarządu Berdela do zbycia tej nieruchomości. W związku z powyższym pan Berdel nie miał prawa dokonywania tej transakcji. Niezależnie od tego, ponieważ zbywane były nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa, akt notarialny musiał być sporządzony w formie warunkowej, aby zapewnić możliwość prawa pierwokupu gminie Gorlice dla tych nieruchomości, w których własność należy do Skarbu Państwa, a wieczyste użytkowanie do spółki Hydronaft. Ponieważ te warunki nie zostały spełnione, Fortionel i jej pełnomocnicy uznali, że czynność jest nieważna z mocy prawa i nie może rodzić skutków prawnych. Ponieważ notariusz wysłał ten akt notarialny do Sądu Wieczystoksięgowego, nie pozostało nic innego, jak tylko złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości. Taki pozew został złożony 5 października 2011 roku. W tym momencie zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Pełnomocnicy Fortionel występują o zabezpieczenie powództwa poprzez nakazanie odmowy wpisania takiego, tak zawartego aktu notarialnego. Sąd odrzuca ten wniosek, twierdząc, że powódka w tym wniosku nie wskazuje sumy zabezpieczenia, co stanowi wymóg formalny takiego wniosku. To jest nieprawda. Ale na tej podstawie zarządza zwrot wniosku. Tym samym odmawia wpisania zabezpieczenia do ksiąg wieczystych polegającego na odmowie wpisania fałszywego aktu notarialnego. Pełnomocnicy Fortionel, nie mając wyboru, w dniu 20 października 2011 roku składają zażalenie na to zarządzenie przewodniczącego składu orzekającego z 10 października w przedmiocie zwrotu wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia. To zażalenie zostaje uznane za słuszne. W dniu 28 października Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznaje, że to zażalenie było prawidłowe i wydaje postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wpisanie w działach trzecich prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gorlicach ksiąg wieczystych. I tutaj są te wszystkie księgi wskazane po kolei, jedna za drugą, i sąd postanawia wpisać ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu. Na tym postanowieniu sąd stawia pieczątkę, że powyższe orzeczenie jest wykonalne od 3 listopada 2011 roku. Taką pieczątkę stawia sąd na postanowieniu wykonalnym w trybie zabezpieczenia powództwa. Proszę zapamiętać, jak ta pieczątka wygląda. Równolegle z poprzednio opisanymi czynnościami Hydronaft, reprezentowany przez Jacka Kiełtykę, 3 października zawiadamia Sąd Rejonowy Wydział 5 Ksiąg Wieczystych w Gorlicach o tym, że prawdopodobnie wpłynie do tego sądu fałszywy akt notarialny zbycia tych nieruchomości.
Pomimo, że sąd wieczystoksięgowy wie, że akt notarialny, na podstawie którego dokonano przeniesienia prawa własności, jest sporządzony z rażącym naruszeniem prawa, w dniu 22 listopada dokonuje zmiany właściciela w księgach wieczystych, w 22 księgach wieczystych. Nie wiadomo, dlaczego nie dokonano tego w księdze 23. Kwestia ta będzie wyjaśniana. Jednocześnie pełnomocnicy Fortionel składają do sądu wieczystoksięgowego wnioski o wpis w księdze wieczystej ostrzeżenia, które zostało sporządzone przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Czynią to 6 października 2011 roku. Sąd wieczystoksięgowy, jak pamiętamy, dokonał wpisu zmiany własności w dniu 22 listopada. Dokonał tego wpisu z datą 30 września, wtedy kiedy został doręczony do sądu akt notarialny. Natomiast sąd zapomina powiadomić o tym fakcie pełnomocników strony skarżącej i czyni to 10 stycznia 2012 roku. To jest ten dzień, w którym Rutkowski Patrol razem z panem Wojtaszkiem i pełnomocnikami, przedstawicielami firmy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych najeżdżają na Glimar. To niezwykle istotna data. Jednocześnie sąd poucza stronę, że na powyższy wpis przysługuje skarga. To jak to jest? Wpisane, zmienione, a można się jeszcze skarżyć? Ta skarga jest składana 12 stycznia 2012 roku, więc dwa dni po najeździe. Pomimo, że w umowie z 12 maja pan Grzegorz Wojtaszek zobowiązał się, iż w trakcie obowiązywania tej umowy nie dokona zbycia istotnych składników majątku spółki Hydronaft, w dniu 27 maja sprzedał siedzibę spółki Hydronaft przy ulicy Michalusa swojej konkubinie pani Bożenie Szypuła. W dniu 9 grudnia 2011 roku do Sądu Rejonowego w Gorlicach zarówno Drogbud, jak i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych składają pozew przeciwko Jackowi Kiełtyce. Sąd nadaje sygnaturę 1C206, zakłada stosowne akta i wszczyna postępowanie. W tym samym pozwie powodowie wnoszą o zabezpieczenie roszczenia poprzez dopuszczenie ich do współposiadania budynków położonych przy ulicy Michalusa 1 w Gorlicach oraz do dokumentacji, która znajduje się na terenie Michalusa 1. Kuriozalność tej sytuacji polega na tym, że Jacek Kiełtyka nie jest stroną tego postępowania. Jacek Kiełtyka nigdy nie był na ulicy Michalusa 1. Nigdy nie wchodził do tego budynku. Nie rości sobie pretensji do tego, żeby tym budynkiem władać. Nie rości sobie również pretensji do tego, żeby władać dokumentacją, która jest w tym budynku. Michalusa 1 to budynek, który był siedzibą spółki Hydronaft. To jest Michalusa 1. Natomiast ani ten budynek nie jest zajmowany przez Jacka Kiełtykę, ani Karabela nie ochrania tego budynku. Karabela ochrania teren rafinerii, a wejście do rafinerii jest na ulicy Wyszyńskiego 2. To jest to miejsce, które zostało zaatakowane przez Rutkowski Patrol na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu wydanego na Michalusa 1. To inne miejsce, to inny adres. Z treści postanowienia o zabezpieczeniu powództwa wynika jednoznacznie, że dotyczy ono tylko Michalusa 1. To jakim prawem Rutkowski Patrol i wszyscy ci w kominiarkach, z tarczami, z gazem, z bronią zaatakowali Karabelę na Wyszyńskiego 2? Użyte zostało postanowienie, które zostało zaskarżone przez Jacka Kiełtykę. Zaskarżone dlatego, że sąd prawidłowo pouczył pozwanego, że przysługuje mu na nie zażalenie. I Jacek Kiełtyka to zażalenie złożył. 9 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy w Gorlicach potwierdził otrzymanie zażalenia na to postanowienie, na podstawie którego 10 stycznia bez pieczęci
sędzi z rygorem wykonalności, 200 osób wtargnęło pod innym adresem, odbijając nieruchomość. To zaś oznacza, że działania firmy Rutkowski Patrol w sile 200 ludzi odbyły się z rażącym naruszeniem prawa. Odbyły się w trybie przestępstwa. Tak naprawdę to 200-osobowa zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym na podstawie dokumentu, który nie miał prawa być użyty w tych działaniach, bo dokument ten mógł być użyty tylko przez komornika i tylko po odpowiedniej procedurze i tylko wtedy, gdyby ta druga strona nie chciała wydać tej nieruchomości. Kuriozalną jest sytuacja, w której zastępca komendanta miejskiego policji w Gorlicach przyjeżdża na miejsce interwencji i dyskutuje z zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która działając całkowicie poza prawem, bez żadnych dokumentów uprawniających do tego działania, na innym adresie. I tenże komendant nie podejmuje prawidłowych działań prawnych. To dziki kraj. Tak nie może być. Mieliśmy oto do czynienia z bezprecedensowym atakiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, podżeganej do działania przez pana Wojtaszka wespół z zarządem przedsiębiorstwa robót drogowych w Stalowej Woli i kierowanej przez pana Rutkowskiego. A ludzie ci w sile 200 osób, w maskach, w kominiarkach, z tarczami, z gazem, z pałkami i nie wiemy z czym jeszcze, ludzie ci spowodowali bezpośrednie narażenie życia wielu osób, bo przecież atakowana była ochrona, która jest wyposażona w broniostrą. A gdyby panowie z karabeli nie wytrzymali ciśnienia i pociągnęli za spusty, a mieli do tego pełne prawo, jak wyglądał atak, wszyscy widzieliśmy na filmie. Tylko dzięki rozwadze pracowników tej firmy ochroniarskiej nie uczestniczymy dzisiaj w licznych pogrzebach, a informacje o tym zdarzeniu z Polski nie są newsem numer jeden we wszystkich światowych mediach. Panie Komendancie Główny Policji, Panie Prokuratorze Generalny, Panie Ministrze Sprawiedliwości Rzeczypospolitej, czyńcie swoją powinność. Tyle w części pierwszej. Przygotowujemy część drugą, w której pokażemy wszystkie okoliczności transakcji Fortunel z panem Wojtaszkiem. Dziękuję.